był wypadek taki decydujący o mojej karierze i no, prawda jest taka, że od tamtego czasu już nie wróciłem na swój poziom, bo tak jak przed wypadkiem, powiedzmy tam, no, wygrywałem wiele wyścigów, tam na Mistrzostwa Polski czy coś, tam to cały czas czołówka. Tak jak wypadek się wydarzył, to już nie osiągłem nawet, myślę, że w 50% swojej mocy. Przydarzył mi się defekt na 3 km, no bardzo szybko. Jest to duży, no to już wiadomo, traci się na samym defekcie, już wymiana to jest no, niekorzystne, no ale zdarza się, no trudno. No i jak zatrzymuje się, dowiaduje się z wozu technicznego, że nie ma koła zapasowego, żeby dostać na wymianę, no to już mi się nie chciało dalej jechać, bo to jest, to nie jest wyścig jakiś, to jest olimpiada. No to... Powiedziałeś, nie, już nie jadę, bo wiadomo, tak? To ja już, załamka no, totalna, ale...